Pochodząca z Olszewa w gminie Mikołajki, zapaśniczka Katarzyna Krawczyk zdobyła srebrny medal na pierwszych Igrzyskach Europejskich, które odbyły się w stolicy Azerbejdżanu, Baku. 25-latka odwiedziła burmistrza Mikołajek Piotra Jakubowskiego i opowiedziała o starcie w Igrzyskach, odebrała także gratulacje od władz gminy. Wróciła się z Mistrzostw Olimpijskich w Baku, przywiozła się srebrny medal. Powiedz, no, jak się czujesz z takim sukcesem? Dla mnie to było najważniejsze osiągnięcie w mojej dotychczasowej karierze. Medal z pierwszych tak naprawdę historycznych Igrzysk Europejskich na pewno długo zapamiętam w głowie, aczkolwiek czeka mnie teraz ciężki okres, walka o kwalifikacje o Igrzyska Olimpijskie w Rio, które już niebawem za rok. Powiedz mi o tej walce, która doprowadziła Cię do medalu. W walce półfinałowej spotkałam się z zawodniczką z Rosji, Iriną Ołogonową. Wcześniej z tą zawodniczką stoczyłam wyrównane pojedynki, aczkolwiek one były przegrane. Tym razem ta walka akurat odbyła się na moją korzyść. W ostatnich sekundach wykonałam akcję techniczną, która jednak dała mi prawo walki już w finale. Już tak naprawdę wychodziłam do finału z medalem na szyi zawieszonym. Jest to utytułowana zawodniczka. W tamtym roku zdobyła wicemistrzostwo świata, więc tym bardziej cieszy wynik tej walki, który był korzystny dla mnie. A powiedz, czy pamiętasz swoje początki? Kto Cię wciągnął do tej dyscypliny sportu? Moje początki tak naprawdę zaczęły się tutaj w Mikołajkach w klubie Samuraj. Początkowo u trenera Marka Terlika trenowałam jiu-jitsu. Później ze względu na takie bardziej niewiadomą przyszłość klubu zrezygnowałam tutaj z treningów i rozpoczęłam treningi zapasów w Rynie. I do tej pory ta dyscyplina jakoś mnie uwiodła i pozostałam na stałe już. I masz sukcesy. Gratulujemy jeszcze raz i dziękujemy za rozmowę. Dziękuję. Na koniec dodajmy, że Katarzyna Krawczyk na co dzień reprezentuje barwy klubu Cement Gryf Chełm. W Igrzyskach w Baku rywalizowała wśród kobiet w kategorii 55 kg.